Do obserwacji obiektów niewidocznych gołym okiem wykorzystywane są mikroskopy. Pierwszy mikroskop optyczny powstał w 1590 roku i umożliwiał dziesięciokrotne powiększenie. Obecnie mikroskopy optyczne umożliwiają powiększenie 1500-krotne, a najnowocześniejsze skaningowe mikroskopy tunelowe pozwalają obserwować pojedyncze atomy. Na tym zdjęciu widzisz pyłek kwiatowy w powiększeniu. Jak pamiętasz, za pomocą notacji wykładniczej mogliśmy zapisywać w prostszy sposób bardzo duże liczby. Okazuje się, że możemy ją również wykorzystać do zapisywania bardzo małych liczb. Przeciętna średnica takiego pyłka kwiatowego może być zapisana w taki sposób: to 4 razy 10 do potęgi minus 3 cm. Zauważ, że średnica pyłka kwiatowego jest zapisana w notacji wykładniczej. Na samym początku mamy pewną liczbę nie mniejszą od 1 i mniejszą od 10, która jest pomnożona przez 10 podniesione do pewnej potęgi. Do jakiej potęgi podnosimy dziesiątkę? Do potęgi minus trzeciej. A jaką liczbę zapisano tutaj w notacji? Spróbujmy ją odczytać. 10 do minus trzeciej możemy zapisać jako 1 przez 10 do potęgi trzeciej, czyli zauważ, że czwórkę musimy podzielić przez 10 do trzeciej. A 10 do 3 to 1000. 4 przez 1000 to oczywiście 4000. Jak pewnie pamiętasz, jeżeli dzielimy jakąś liczbę przez potęgę dziesiątki, to przesuwamy przecinek w lewo o tyle miejsc, ile mamy zer. 1000 ma 3 zera, czyli zaczynając od czwórki, musimy przesunąć przecinek o 3 miejsca w lewo. Raz, dwa, trzy. Spójrz na to. Mamy 10 do minus 3. Więc przesunęliśmy przecinek o 3 cyfry w lewo. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Czy wiesz, co to jest? To kulisty wirus grypy. Pojedynczy wirus może mieć średnicę nawet 1 i razy 10 do minus 5 cm. Jak zamienić notację wykładniczą na ułamek dziesiętny? Tak jak poprzednio, zapiszemy 10 do minus 5 w inny sposób. Jak sądzisz, jak to będzie wyglądało? To 1 przez 10 do 5. A gdy mnożymy jeszcze raz 1 i 2, otrzymujemy taki ułamek. 1 i 20 dzielimy przez 10 do 5, czyli 1 i 5 zer. O ile miejsc w lewo przesuniemy przecinek? Przesuwamy go o 5 cyfr. Startujemy z tego miejsca 1 i 2 Raz, 2, 3, 4, 5. Oto nasza odpowiedź. Tak jak poprzednio: 10 do minus 5. Przecinek przesunięty o 5 cyfr w lewo. To teraz zadanie dla Ciebie. Masz tutaj zapisane 4 liczby w notacji wykładniczej. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie zamienić się na ułamek dziesiętny. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. W tym przypadku mnożymy przez 10 do potęgi minus 6, czyli przesuwamy przecinek o 6 miejsc w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo, stąd tutaj. A trzeci przykład? Mamy 10 aż do minus ósmej. 8 miejsc w lewo, przesuwamy przecinek tutaj. W ostatnim przykładzie 10 do minus czwartej, czyli przesuwamy przecinek o cztery miejsca w lewo. Na razie odczytywaliśmy liczby zapisane w notacji wykładniczej. Czas się nauczyć, jak je zapisywać. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało dla dużych liczb, albo ogólnie dla liczb większych od jedynki. Na samym początku szukaliśmy pierwszej niezerowej cyfry, tutaj to trójka, i stawialiśmy za nią przecinek. Następnie liczyliśmy, ile jest cyfr na prawo od przecinka. Tutaj tych cyfr jest 5. 5 cyfr oznaczało, że tę liczbę należy pomnożyć przez 10 do potęgi 5. Ostatnim etapem było pozbycie się niepotrzebnych zer. I taki był efekt końcowy. Ta liczba, zapisana w notacji wykładniczej, wygląda następująco. Aj to wygląda dla małych liczb, albo ogólnie liczb mniejszych od 1, postępowanie jest podobne, ale istnieje kilka różnic. Na samym początku szukamy przecinka i liczymy, która cyfra na prawo od niego jest pierwszą niezerową. W tym przypadku trójka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To pięć cyfr. Następnie stawiamy przecinek tuż za tą pierwszą niezerową cyfrą i mnożymy otrzymaną liczbę przez 10 podniesione do potęgi równej liczbie cyfr, ale z minusem. Skoro mieliśmy pięć cyfr. To podnosimy 10 do potęgi minus 5. Ostatni krok to usunięcie niepotrzebnych zer na początku liczby. Oto efekt końcowy, czyli ta liczba zapisana w notacji wykładniczej. Spójrz na te przykłady. Jak zapisać tę liczbę w notacji wykładniczej? Szukamy pierwszej niezerowej cyfry. To dwójka. Liczymy, która w kolejności za przecinkiem jest ta cyfra. Raz, dwa, trzy, cztery. Przesuwamy przecinek tutaj i mnożymy raz 10 do potęgi minus czwartej, ponieważ mieliśmy cztery cyfry. Pozbywamy się zer z przodu i otrzymujemy taki wynik. A w tym przykładzie, jaka jest pierwsza niezerowa cyfra? To ósemka. Która to cyfra za przecinkiem? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Czyli mnożymy 8 przez 10 do potęgi minus 8. Spróbuj teraz samodzielnie zapisać pozostałe liczby w notacji wykładniczej, następnie włącz im ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Tutaj przesuwałem przecinek o 3 miejsca w prawo, dlatego mnożymy 9,56 przez 10 do potęgi minus 3. Tu z kolei przecinek przesunęliśmy o 5 miejsc. Czyli mnożymy 7 i 5 przez 10 do minus 5. Tutaj z kolei pierwsza niezerowa cyfra jest trzecia na prawo od przecinka. Tutaj go stawiamy i otrzymujemy taki wynik. Pamiętaj, że 10 jest podniesione do minus trzeciej. A jak tutaj? Zauważ, że nie jest to notacja wykładnicza. Ta liczba powinna być nie mniejsza od jedynki, ale mniejsza od 10. 34 w notacji wykładniczej to 3,4 razy 10 do pierwszej. Mnożymy to jeszcze raz 10 do minus -5, i ostatecznie otrzymujemy, że ta liczba w notacji wykładniczej to 3,4 razy 10 do minus -4. Tutaj podobny przypadek. To też nie jest notacja wykładnicza, ponieważ ta liczba jest mniejsza od jedynki. 34 setne. To inaczej 3,4 razy 10 do minus 1. Nożemy jeszcze przez 10 do minus 5 i ostatecznie otrzymujemy taki wynik. A teraz zapraszam Cię na wycieczkę do wnętrza Twojego ciała. Będą się tutaj pojawiały różne wielkości. Spróbuj zapisywać te liczby samodzielnie w notacji wykładniczej. Na samym początku wzrost przeciętnego polaka. 177 razy 10 do minus 2 metra. Pamiętaj, że nie jest to notacja wykładnicza, ponieważ ta liczba nie jest mniejsza od 10. To inaczej 1 i 77. Ale czy to jest notacja wykładnicza? Nie. Musimy jeszcze pomnożyć przez 10 do odpowiedniej potęgi. Tak naprawdę mnożymy tę liczbę przez 1, czyli musimy wziąć 10 do potęgi zerowej. Wchodzimy teraz głębiej. Średnia długość jelita cienkiego to około 55 razy 10 do minus 1 metra. Albo inaczej 5,5 metra. Pamiętaj, aby pomnożyć przez 10 do potęgi zerowej. Zajrzyjmy teraz do jelita. Wewnętrzną powierzchnię jelita pokrywają kosmki, które mają wielkość około 1000 metra. Ile to wynosi w notacji wykładniczej? To oczywiście 10 do minus 3, ale musimy pomnożyć jeszcze przez 1, żeby mieć notację wykładniczą. Idziemy jeszcze dalej. Każdy kosmek jest zbudowany z komórek nabłonkowych walcowatych. Oto ich szacowana wielkość. Przesuwałem przecinek o 5 miejsc w prawo, czyli 5 razy 10 do minus 5 metra. Ale to jeszcze nie koniec. Każda komórka Twojego ciała posiada jądro komórkowe. Oto jego wielkość. Przesuwamy przecinek o 6 miejsc w prawo, czyli 6 razy 10 do minus 6 m. Ale to jeszcze nie koniec. W jądrze komórkowym znajdują się chromosomy. Szerokość takiego chromosomu jest podana tutaj. A jak to wygląda w notacji wykładniczej? Przesuwamy przecinek o 7 miejsc w prawo, czyli 1,4 razy 10 do minus 7 metra. Ale to nadal nie jest koniec, możemy wejść jeszcze głębiej. Chromosom składa się z DNA, czyli Twojego kodu genetycznego. Szerokość tego łańcucha jest zapisana tutaj. Musimy przesunąć przecinek w prawo o 9 miejsc, czyli to 2 razy 10 do minus 9 metra. Zobacz, jaką niesamowitą podróż do wnętrza Ciebie odbyliśmy. Notacja wykładnicza pozwala nam zapisywać zarówno bardzo małe, jak i bardzo duże liczby w wygodny sposób. Zobaczyłeś właśnie kolejny film poświęcony notacji wykładniczej. Zachęcam cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacja.tv.